No, witam. Jestem w Braniewie. Dzisiaj jest 1 września, godzina gdzieś 9. Z Braniewa wybieram się szlakiem Greenwello do Pieniężna, potem z Pieniężna wyznaczonymi drogami przeze mnie elektrowni Pierzchały Wodnej na rzece Pasłęce. No i tam kawałek się jedzie, gdzieś 2-3 km i duża ostoja bobrów jest. To dzisiaj mam w planie. Obrotnica do lokomotyw. Lokomotywy odwracano tutaj na tym urządzeniu. Jakieś zębatki wielkie. A tam dwóch kolesi. Tu dwóch kolesi kręciło korbami. Bez potrzeby prądu elektrycznego czy silników spalinowych. Dworzec kolejowy w Braniewie. Piękna stara budowla. No, należy skręcić w lewo. Gnoje już urwali znak nakazujący skręcać w lewo na Brzustki. Pamiętajcie, że tu znak urwany od strony Elbląga. No, do Pieniężna mi zostało około 4 km. Odpoczywam w morze w miejscowości Kajnity. Kajnity, tak jest. No, szlak jest trochę lepszy niż z Elbląga do Braniewa. Duża część szlaku idzie asfaltem, ale szut dalej daje się dokuczać, nie? Za gruby i nieuwibrowany, nieubity. Także trzeba dobre opony naprawdę mieć, żeby jeździć po tych ścieżkach. No dzisiaj nie spotkałem, bo dzisiaj jest 1 września, koniec wakacji. Nie spotkałem żadnego rowerzysty jak do tej pory na szlaku. No zobaczymy dalej w Pieniężnie może jak tego. Misyjne seminarium duchowne księży werbistów w Pieniężnie. Jak jechaliśmy na pielgrzymkę do Wilna, to spaliśmy tu, ale nie w tym bloku. Gdzieś tam chyba dalej jest zakon.
go widzimy, góra z górą. Taka kurwa jazda. Cicho, nie przeklinaj, bo nagrywa. Ręczny. Patrz, góra z górą, a Czesia spotkałem w pieniędznie. Ja pier... Ale rower na górze ma. Cały czas z samochodem. Centrum Kultury w Raniewie. No z Czesiem jesteśmy na przerwie obiadowej. Czesiu, gdzie jesteśmy? Bo mi się zapomniało. Braniewianka. W Raniewie. No, a to jest Braniewianka. No. Przyjechaliśmy na obiad i dalej wracamy na szlak. Teraz pojedziemy do elektrowni wodnej w Pierzchałach. Wiecie, gdzie to jest? To od, trzeba bok zboczyć 8 km od szlaku Grivello. Także teraz czekamy na obiadek, zjemy obiadek i dalej. Jeszcze bobry, bobry jeszcze policzą. A i bobrowisko będziemy oglądać, nie? A potem już do domu. Także pozdrawiamy wszystkich tych Grivellowców. Grivellowców i rekinów i wszystkich. Skabowy frytki jak zwykle, jak u mnie. I piwo, niestety, ale ED, nie branieckie. Ostatnio piłem branieckie. Elektrownia Pierzchały na rzece Pasłęce, czy Pasłęk. Maszyny z duszą. Coś pięknego.